Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na 2023 rok dla Was. Zaczynamy od energii, która nam się pokaże, energii, która ma szansę towarzyszyć Wam w przyszłym roku lub jest tutaj ważna wskazówka dla Was odnośnie kwestii, które będziecie po prostu, w zakresie których będziecie działać w przyszłym roku. Dla Was energia strategii się pokazuje, czyli sporządzenie planu. Zobaczcie, na tej karcie mamy pióro, mamy dziennik, mamy kompas, mamy klucz i oznacza to, że przyszły rok może być dla Ciebie optymalną sytuacją, optymalnym czasem do tego, żeby ustalić bardzo konkretną strategię, jeśli chodzi o osiągnięcie Twoich celów, drogi koziorożcu. No więc też spisz być może, w którym kierunku chcesz podążać, rozważ każdą potencjalną zmianę kursu, która może być potrzebna. Poczekajcie, muszę tutaj to przestawić, żeby nam się wszystko pomieściło. Co jeszcze? Bądź świadomy szczegółów dotyczących swoich celów. Miej na uwadze po prostu świadomość tego, co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć w przyszłym roku. Konstruuj krótkoterminowe cele. Dlaczego? To będzie Ci moim zdaniem potrzebne do urzeczywistnienia celu długoterminowego, to chciałam powiedzieć. To poświęć trochę czasu na uporządkowanie rzeczy. Chodzi o to, żebyś troszkę przejął kontrolę nad tym, co się będzie działo w przyszłym roku, zaplanował sprawy. Najpierw jest myśl, później działanie, prawda? Natomiast skoncentruj się nad tym, co przed Tobą. Więc taka bardzo rzeczowa informacja dla koziorożców. Poczekajcie, no coś nie mogę tutaj dzisiaj z tymi kartami. Dlaczego? Bo zmieniłam przecież położenie statywu. No i tym samym zmienia się układ widoczności stołu. Okej, ale to mi w niczym nie przeszkadza. Już kończę. Sprawdzamy. Miesiąc po miesiącu. Na spodzie dziewiątka kryształów dla Was, czyli dziewięć monet inaczej. I jako zaproszenie do tego, że rzeczywiście, drogi koziorożcu, jeśli będziesz koncentrował się w przyszłym roku na inwestycjach różnej natury, finansowej, nieruchomościowej, tak, biznesowej, cokolwiek mógłbyś nazwać inwestycją Ty sam, to ta strategia może być przydatna. I tutaj jakby zwróciłabym uwagę szczególnie na to, co karta wskazuje, żebyś konstruował krótkoterminowe cele, bo to będzie Ci potrzebne do urzeczywistnienia celu długoterminowego. Czyli małą łyżeczką, jak to się mawia, i do celu. Zobaczmy styczeń. Energia stycznia, 10 monet. Wydaje mi się, że taka, powiedziałabym, bardzo bezpieczna, stabilna sytuacja natury finansowej. Niewątpliwie coś, co przynosi Ci duży poziom zadowolenia i bezpieczeństwa. Ludzie są też ważni w Twoim otoczeniu. To są ludzie, którzy są przy Tobie, są za Tobą, jak to się mówi. To są osoby, na których możesz polegać. Tutaj kwestie też rozliczeń rodzinnych, być może spadków, być może jakieś schedy mają znaczenie. Natomiast bardzo ładny styczeń. Jeśli teraz dla Ciebie grudzień jest takim czasem ciężkiej pracy, to wydaje mi się, że efekty tej pracy, tej pracy jeszcze wykonanej w tym roku, w styczniu, poczujesz namacalnie. Luty. 10 mieczy w lutym. Wiesz co, w lutym bym naprawdę na spokojnie brała różne rzeczy. Wiesz, dlatego, że różnego rodzaju okoliczności zewnętrzne mogą być niezbyt przychylne, niesprzyjające do tego, żeby coś na zbyt szybko na przykład wprowadzać w życie. Dziesiątka mieczy, możesz też po prostu poczuć na przykład brak zrozumienia, wiesz, ze strony jakiejś konkretnej osoby, brak empatii, możesz spotkać się z brakiem empatii otoczenia, na przykład to też jest 10 mieczy, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę okoliczności, w których funkcjonujemy, ta dziesiątka mieczy w lutym, wiesz, raczej wskazuje na sytuację, w której, jeśli chodzi o kwestię tej strategii, na przykład planowania, właśnie realizację jakiegoś konkretnego jakiegoś konkretnego działania, to nie jest najlepszy moment. To może nie być najwłaściwszy moment, tak? Tu mogą się zadziać historie, które ewidentnie staną Tobie na przeszkodzie, tak? Natomiast pamiętaj, że to jest jakby taki moment kulminacyjny też, więc zobaczmy, co mamy w marcu.
W marcu mamy piękną energię, bardzo odżywczą królowej kielichów. Możesz mieć w swoim otoczeniu kogoś z trygonu wody, bo jest to kielichowa energia, czyli, no nie wiem, no, rak, skorpion, ryby, prawda? Albo kogoś, kto ma umiejscowione bardzo mocno te aspekty w swoim horoskopie urodzeniowym. I to jest dla Ciebie energia wspierająca, szczególnie po tym trudnym lutowym momencie, kiedy możesz trochę odczuwać, że po prostu borykasz się z czymś, prawda? Albo że naprawdę jakby kłody pod nogi życie rzuca, krótko mówiąc, więc ten marzec jest odżywczy mocno. To też Ty sam, bo w królowej kielichów, pamiętajmy, my sami też potrafimy zadbać o swoje potrzeby, więc ewidentnie jest wyjście z tego dołka albo wyjście z tych ciemnych myśli. Jeszcze chciałam jedno powiedzieć, wiesz, drogi koziorożcu, dla Ciebie w lutym, nie pozwól, żeby, znaczy nie, no nie pozwól, będzie to na Ciebie jakoś oddziaływać jednak, ale staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której ktoś za wszelką cenę będzie próbował Ci coś utrudnić, będzie podcinał Ci skrzydła, nie będzie wierzył być może w to, co chcesz zrobić. Ważne, żebyś Ty wierzył w siebie, tak o tym myślę. Zobaczmy, co w kwietniu dla Was. Rycerz monet. Rycerz monet działający właśnie strategicznie, metodycznie, w sposób zaplanowany. Tutaj też jest pierwszy wynik, że tak powiem, w Twoich wysiłków w przyszłym roku. Wynik w tym znaczeniu, że to, co robisz, ma przełożenie na sprawy materialne. Tu jest ciężka praca, niczego nie pospieszasz i idziesz we własnym tempie. Dla niektórych żółwim tempie być może, dla niektórych ślimaczym tempie. Nieważne, niech mówią, niech myślą, co chcą. Idziesz we własnym tempie i tutaj jakby praca Twoja i zaangażowanie zaczyna mieć konkretny efekt, konkretne przełożenie na sprawy związane z tym, co dla Ciebie stanowią, tym, czym są dla Ciebie ważne aspekty materialne, tak? To nie musi być tylko i wyłącznie pieniądz, to mogą być postępy w pracy, to mogą być postępy związane z tym, ze wszystkim innym, co ziemskie, namacalne, doczesne, że tak powiem. A więc też z niczym się nie spiesz, wiesz, jeszcze to chciałam powiedzieć w kwietniu. Dla mnie to jest energia kogoś, kto wie, co robi, wie, jakie kroki powinien poczynić jeden po drugim, żeby nie tracić na przykład z oczu tego, co ważne, żeby nie pogubić kluczowych szczegółów, tak? Maj, as monet. Pięknie. Tutaj jest dla Was, kochani, szansa na znowu coś, co dla Was będzie istotne z takiego powodu, że będziecie chcieli ich złapać to w ręce i się tym zaopiekować. To mogą być nowe projekty, to może być nowa praca, to może być szansa na jakąś promocję w pracy, tak? To mogą być kwestie zakupu ziemi na przykład, nieruchomości. Tutaj to wszystko jakby pokazuje się jako szansa dla Ciebie, więc ten los w maju Ci sprzyja, że tak powiem, rzeczywistość Ci sprzyja, okoliczności Ci sprzyjają i to tylko od Ciebie zależy, drogi koziorożcu, czy zechcesz tego asa wykorzystać po prostu. Tutaj dla osób, które na przykład wiesz, jesteście w jakichś relacjach na przykład i najnormalniej w świecie nie jest Wam dane się spotkać. Są różnego rodzaju przeszkody, utrudnienia, tak? Więc ten związek jest online'owy, na przykład to połączenie jest online'owe bądź na odległość. No tutaj maj pokazuje się jako bardzo korzystny pod względem właśnie spotkania się chociażby w realu. Zobaczmy czerwiec. W czerwcu królowa monet. W czerwcu ważne będą dla Ciebie sprawy związane z domem, z zaopiekowaniem się w ogóle swoim domem, najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi. Królowa monet jest też moim zdaniem, potrafi właśnie wykorzystywać okazję. Ona bardzo dobrze gospodaruje swoimi zasobami, więc ta szansa, która dla Ciebie pokazuje się w maju, to ją wykorzystasz, ona prowadzi do progresu, tak? Nie zmarnujesz, że tak powiem, tej możliwości. Królowa monet, bardzo opiekuńcza, matczyna energia, na to bym również zwróciła uwagę. Ta kobieta trzyma coś w dłoni, to może być prezent, to może być ważna informacja, to może być coś, co będzie dla Ciebie miało przełożenie na fizyczność, że tak powiem, w fizycznym świecie będzie miało znaczenie. Natomiast niewątpliwie dla mnie pokazuje się tutaj taka energia progresu, jeśli chodzi o rozwój ważnej dla Ciebie materialnej sprawy, pomimo sytuacji, w których czujesz, że nie jest łatwo, tak? Okoliczności nie sprzyjają, okoliczności nie są najlepsze, natomiast po prostu robisz swoje, krótko mówiąc. Dobra, zobaczmy dalej. Tu mamy teraz lipiec. Lipiec i siódemka monet jako zachęta do tego, żeby z niczym się nie spieszyć.
żeby wykazać się cierpliwością. I wiem, że ciężko jest wykazywać się cierpliwością w momencie, kiedy no, bardzo nam na czymś zależy i chcielibyśmy, żeby ta sytuacja się zmieniła lub żeby coś się zrealizowało tu i teraz. Natomiast wydaje mi się, że ta siódemka monet zachęca Cię jednak do tego, żebyś przede wszystkim nie frustrował się tym, że sprawy przebiegają wolniej niż zakładałeś. Dlaczego? Dlatego, że włożyłeś w tą sytuację ogrom swojej energii, czasu, zaangażowania. Zrobiłeś dużo. Oczywiście możesz się zastanowić, czy nie można być może zrobić czegoś jeszcze, prawda? Natomiast ogólnie nie wiem, jeśli, bo w ogóle to jest, zaczynają się wakacje, zwróćcie uwagę, macie to na poziomie lipca tutaj, więc ogólnie może być spowolnienie dookoła, więc to może dobry moment, żeby też troszkę odpuścić, odpocząć, zregenerować się, nie walczyć za bardzo z rzeczywistością. Natomiast cierpliwość jest zalecana w lipcu i to Wam się pokazało. Karta kochanków na sierpień. Bardzo ważne relacje romantyczne, międzyludzkie, przyjacielskie, powiedziałam, ale też wybory. Wybory ważne, tyle, że po pierwsze jesteśmy świadomi, że to dyktuje, tę decyzję dyktuje nam nasze serce, natomiast nie należy zapominać o racjonalnym ujęciu spraw również, dlatego, że ten wybór będzie niósł ze sobą, drogi koziorożcu, dalsze konsekwencje. Bliźnięta bardzo silnie się Wam pokazały w sierpniu. Jeśli macie bliźnięta w swoim życiu, relacja z bliźniętami, połączenie z bliźniętami będzie dla Was po prostu w tym miesiącu niezwykle ważne. Bardzo ładny, romantyczny miesiąc też chciałabym powiedzieć. Wydaje mi się, że przepełniony dobrą energią, przyjaźnią, miłością być może. Tutaj dla osób, które nie wiem, no, są w stanie wolnym na ten moment i szukają, że tak powiem, prawdziwej miłości. Tak, to Wy wiecie, jaka jest definicja Waszej prawdziwej miłości. To właśnie sierpień wskazuje taką możliwość tutaj. Wrzesień. As mieczy. As mieczy jako szansa na uporządkowanie pewnych spraw, na ustanowienie nowego porządku być może, na zorganizowanie pewnego rodzaju spraw, ale też szansa na jakby złapanie jakiejś nowej idei, nowego pomysłu, nowego podejścia do historii różnych w Waszym życiu. As mieczy dla mnie też energia, powiedziałabym, eureka moment, prawda? Nagły przebłysk, który powoduje, że po prostu zupełnie inaczej coś postrzegamy. Co więcej, zastanawiamy się, Jezu, czemu ja wcześniej tego nie, na to ten, w ten sposób nie spojrzałam? Czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałem? I to jest taki przebłysk, który pcha do przodu niewątpliwie, tym bardziej, że następna Wasza energia to jest energia karty gwiazdy na październik, więc ten wrzesień i październik pokazuje się jako niezwykle wzniosły. Jakkolwiek nie zabrzmiałoby to wzniosłe, myślę zresztą, słuchajcie. Wydaje mi się, że we wrześniu, wydaje mi się, że to jest też związane z Waszą wysoką wibracją, szczerze mówiąc. Szczególnie w połowie roku to się pokazało. Tutaj jakby ta karta kochanków zwiastuje naprawdę wysokie wibracje. Coś, co uskrzydla. Lecąc wysoko na fali tych wysokich wibracji, wydaje mi się, że możesz mieć takie przeświadczenie, mogę wszystko. I tu jest as mieczy. Nowe podejście do spraw. W październiku karta gwiazdy. Czyli znowu podążamy za marzeniem, ale biorąc pod uwagę, że jesteście znakiem ziemskim, bardzo mocno osadzonym w rzeczywistości, nie sądzę, żeby to było podążanie za marzeniami, za marzeniem, które jest po prostu kompletnie złudne, tak? Tutaj też pokazuje się energia uzdrowienia bardzo mocno u Ciebie, drogi koziorożcu. W Tobie samym być może. Wrzesień, październik, jako uporządkowanie spraw w sobie i uzdrowienie właśnie, de facto uzdrowienie, tak? Przeszedłeś wiele, tak sobie myślę, patrząc, że tak powiem, szczególnie na tą dziesiątkę mieczy. I wydaje mi się, że doświadczysz takiego momentu, w którym to światełko w tunelu stanie się dla Ciebie naprawdę bardzo jasne. Listopad, karta mocy w listopadzie. Karta mocy w listopadzie wiele mi tutaj jakby, że tak powiem, podpowiada. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy i ona jest, że tak powiem, podręcznikowo związana de facto z energią tej karty, to jest Twoja siła psychiczna do tego, żeby po prostu pokonywać dzień za dniem, prawda? Ale również karta mocy dla mnie określa sytuację, w której zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w okolicznościach, gdzie jest pewnego rodzaju ryzyko, albo jest pewnego rodzaju zagrożenie, natomiast
umiemy sobie z tym poradzić, wiemy jak tą bestię udobruchać, tak bym to określiła. Tutaj też mamy, bo mamy tu na większości ilustracji karty, w karcie mocy mamy, mamy postać i mamy lwa na przykład, tak? Bardzo często jest tak, że postać głaszcze lwa po pysku, niemalże wpychając dłonie do pyska tego zwierzęcia. Ta osoba ma siłę i nie boi się tego uczynić, prawda? Ale z drugiej strony wie, ile ryzykuje, więc tutaj jest taka świadomość jeszcze twoja, moim zdaniem istotna. Jeśli chodzi o uzdrowienie mentalne jeszcze, to chciałam powiedzieć, dla koziorożców, które może były w słabszej kondycji w tym roku, może jeszcze w przyszłym roku to się troszkę, że tak powiem, będzie ciągnąć za tobą, to szczególnie te 3 miesiące, które wskazałam, wrzesień, październik, listopad, to jest ewidentny przełom i ewidentna dla ciebie informacja, że wzrastasz, drogi koziorożcu, że się umacniasz sam ze sobą, że tak powiem, i sam w sobie. Na to bym zwróciła uwagę. Tutaj masz też może wokół siebie osoby, jak to się mówi, natury nie oszukasz, wiesz, że tak powiem, kto zacz i kto kim jest, natomiast potrafisz, dajesz sobie radę z funkcjonowaniem w tej rzeczywistości, chociaż zdajesz sobie sprawę, że to środowisko, ta osoba, ta sytuacja może, idąc za instynktem jakimś na przykład, być dla ciebie troszeczkę zagrożeniem. Lew w ogóle się pokazał jako bardzo istotny, jako bardzo ważny dla was w waszym życiu w listopadzie. Pięknie kończycie, kończycie energią króla buław, gościa, który niczego się nie boi, tak sobie myślę o tym ja, przede wszystkim osoby, która wie, gdzie podążać i wie, jak innych nakłonić, żeby podążali z nim i obok niego, prawda? Król była fajna, uczciwa osoba w waszym otoczeniu, bardzo rzetelna, bardzo ekspresyjna. To może być współpracownik, to może być partner, to może być szef, rzetelny. To jest ktoś, kto ma dużo siły do tego, żeby po prostu... On ma taką energię w sobie, taką aurę. Jest to ktoś, kogo ciężko zatrzymać, rzekłabym. Jeśli to miałaby być twoja energia, to tak jak mówię, niewątpliwie ostatnie 4 miesiące roku dla ciebie pokazują się jako takie, w których wzrastasz. Ten as mieczy może być też, uważam, tutaj jakby taką potrzebą pożegnania się z tym, co wprowadzało chaos i zamieszanie do twojego życia. Blokowało cię i właśnie jakby nie dawało ci wzrastać. I to się dzieje jesienią. Więc jeśli będziesz tak czuł w przyszłym roku, że... No, są historie, sytuacje, ludzie, którzy cię ograniczają po prostu, to wydaje mi się, że to się wszystko zadzieje w sposób naturalny i jesienią będziesz gotów na to, żeby być może ostatecznie się od nich odciąć. No i tak, moi drodzy, także życzę wam cudownego roku, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.